jak jest w tej gromadzie kulisty. Może usiądźmy w kółko? Dobra. Już teraz cisza. Można tylko może przymknąć te drzwi, jakoś tam będzie. To są sprzeczne. Nie, bo wiesz co... Jasno jest jak cholera stamtąd. Może zrobimy to. Dobra. A jeszcze nie zaczynaj, minutka. Minutka, bo pan ma Kupa? No, kupa. Bardzo można. Nie dobieg. Ale to nie dobieg. A teraz tak ciągnie nogami, nie? Żeby się jakoś dowlec. Nie było w tylu dobrze. Bo już nie mówi, już nie mówi. Nie dobieg. Nie mówi. Noga za nogę. Ja rzeczy próbuję zawsze mógł iść do końca. Tak się przyjrzeć. Tak jest nasze wspieranie. Rozbrajające. A my mamy takie kulturalne towarzystwo. Takie szerokie horyzonty. Dobra, cicho! Można? Pytanie można zadawać? Można? Można? W trakcie. Tematem mojego referatu są gromady kuliste, czyli w wielkim skrócie sferyczne skupiska setek tysięcy gwiazd. Najstarszy we wszechświecie ze średnim wiekiem 10 miliardów lat. Obiekty te są słabo zbadane. Nie mają fizycznie ograniczeń, ciężko jest stwierdzić ich fizyczne wielkości czy kątowe. No i ja zająłem się głównie trzema gromadami kulistymi i zrobiłem fotometrię gwiazd zmiennych RR Lyra w gromadzie kulistej M13. No i na początku powiem trochę o historii. Pierwsza gromada kulista została odkryta w 1655 roku. M22 to było przez Niemca Abrahama Ille, przyjaciela Jana Heweliusza, ale niektóre źródła mówią, że odkrył ją Jan Heweliusz. Jeden z Niemców to potwierdza, on się nazywa dokładnie... Hans Bost? Nie. Gustav Hirsch. Gustav Hirsch. Za pierwszą gromadą kulistą, która była zobaczona, to była oczywiście Omega Centauri, ale wtedy uważano, że jest to gwiazda. A odkrycie tej gromady już stwierdzili, że jest to skupisko, jest to mgławica o sferycznym kształcie bez gwiazd, czyli nie rozdzielono gwiazd, tylko uważano to jako mgławicę. W 1677 roku ponowne odkrycie Omega Centauri zrobił to Edmund Halley. I on nazwał to, ten właśnie obiekt jako pierwszy non-stellar, czyli niegwiazdowy, i opublikował go w gazecie Royal Society. W tamtym czasie właśnie uważano, że to są okrągłe mgławice nie zawierające żadnej gwiazdy. No i pierwsze gwiazdy, które zostały rozdzielone właśnie w gromadzie M4, zrobił to Messier. W 1764 roku. I to było dosyć znaczące odkrycie, bo następne gwiazdy w innych gromadach rozdzielił dopiero Herschel, zbudując dużo większy teleskop. No i on, William Herschel, ten, który odkrył Urana, w sumie obliczył jego trajektorię i dopiero później skierował sam teleskop, odkrywając go. Jako pierwszy zdefiniował i stwierdził, dzięki niemu nazwał te obiekty jako pierwsze gromady kuliste w swojej publikacji. W drugiej połowie lat 90. XIX wieku prace Williaminy Fleming i Pickeringa, gdzie odkrywają oni to nazywają Cluster Type Variables, czyli chodzi o gwiazdy RR Lyra, wtedy jeszcze dokładnie nie zbadane, ale odkryli bardzo wielką ilość tych gwiazd Cepheid pierwszego typu. I dzięki temu właśnie to już Shapley zrobił,
zmierzył, zakładając, że gromady kuliste są sferycznie obłożone wokół naszej galaktyki, to i wyznaczając odległości do nich dzięki tym zmiennym Erlira, co ja również zrobiłem, wyznaczył środek obrotu, osi obrotu tych gromad kulistych, co zakładając również, że to jest środek galaktyki, i jako pierwszy wyznaczył dzięki temu odległość Słońca od środka galaktyki. Trochę się pomylił, bo powiedział, że to jest 15 kiloparseków, a czyli nie wiem, 20 tysięcy lat świetlnych więcej niż teraz, a rozmiary pomylił się około 3 razy. Ale tylko dlatego, że nie uwzględnił ekstynkcji międzygwiazdowej, której wtedy no nie wiedziano, że jest coś takiego, także po uwzględnieniu tej poprawki jego wyniki były prawidłowe. I teraz w 2011 roku były pierwsze potwierdzone obserwacje mikrosoczewkowania w gromadzie kulistej M22. Tutaj widzimy o tak bardzo małej masie i to była kolejna próba wyjaśnienia brakującej masy we wszechświecie, czyli tej ciemnej materii. Ponieważ stwierdzono, że gromady kuliste mają zbyt wielką masę na swoją jasność. I tutaj głównie Pudalski w tej publikacji stwierdził, że to może być próba wyjaśnienia tej ciemnej materii we wszechświecie. No ale w marcu tego roku stwierdzili, że jednak nie, bo tej masy jest za mało. No i nadal jest ta hipoteza ciemnej materii. No i tych gwiazd, które są 5 razy mniej masywne niż Słońce, okazało się zbyt mało. No i to są właśnie te gromady kuliste tutaj zaznaczone w różnych kolorach na tym zdjęciu. Niebieskie to są normalne gromady kuliste. Zielone to są galaktyki karłowate, a czerwone to są o właściwościach takich, że jest właśnie za mało tej masy widzialnej we wszechświecie. To zdjęcie też czego? Tutaj macie źródło. Zawsze jak nie moje, to jest źródło, jest ESA. To oni robili z VLT. Dokładnie. No i teraz tak, to jest jedna klatka, 180 sekund naświetlania 8-calowym Newtonem. No i mam zaznaczone tutaj dzięki bazie Simbad. Znalazłem te zmienne Erlira i tutaj są właśnie 4 tych gwiazd i gwiazda porównania, dzięki której mogłem fotometrię zrobić jednej ze zmiennych i wybrałem tą właśnie V8, gdyż była dosyć oddalona jak na tak gęsty obszar od gwiazd pobocznych tutaj innych. Dla V31 czy V7 w ogóle nie dało się zmierzyć krzywej blasku, to wychodziły jakieś takie dziwne sprawy strasznie, a V8 wyszło elegancko, mniej więcej o tak. Co pół godziny robiłem fotometrię, robiłem zdjęcie i zrobiłem fotometrię tej gwiazdy i wyszła taka krzywa, kawałek krzywej. No bo nie dało się tego zmierzyć, bo ona ma okres mniej więcej zmienności półtora dnia, no, więc bym musiał obserwować nie wiem, pół roku albo trochę, więc w czasie roku zmieniałoby się te miejsca na krzywej, z którym mógł całą wykreślić, no a czegoś nie dało zrobić. Jakieś pytania? Nie. Tego momentu? No taki Saturn na przykład. To taki nasz tekst wyznający. Wszyscy już znają, się śmieją. No i Erlira, co to jest w ogóle za gwiazda? Została odkryta w 1901 roku przez Wilhelminę Fleming z Harvard Observatory. Jest to właśnie... W którym roku? 1901. Jej jasność obserwacyjna waha się między 7 a 8 magnitudo. Jest to gwiazda pulsacyjna, to fejda pierwszego typu, czyli zwiększa swoją jasność poprzez
zwiększanie swojej objętości. I teraz jest taka kolejna ciekawa sprawa, bo na 100 tysięcy zmiennych RR Lira do lipca tego roku znano tylko jedną w układzie podwójnym. Czyli mało można było powiedzieć o jednych z najstarszych gwiazd we wszechświecie. No bo znając, jakbyśmy mieli w układzie podwójnym te gwiazdy, no to możemy wyznaczyć ich masę i różne właściwości ciekawe. No ale teraz wyszła publikacja właśnie w lipcu, że znaleźli 20 takich, hipotetycznie 20 takich układów. No i to jest jakaś rewolucja. Oczywiście 20 na 100 tysięcy to jest dosyć mało, ale zawsze więcej 20 razy niż jeden. Nie? I tutaj, a to jest bardzo ciekawe, bo mówi się, że to jest cefeida, czyli świeca standardowa, a istnieje coś takiego jak efekt Błaszki. Czyli teoretycznie jest to cefeida, ale jej jasność absolutnie się zmienia. I jest to efekt zaobserwowany w 1907 roku, no i przez 100 lat niewyjaśniony. Są dwie hipotezy związane z jakimiś zawirowaniami w polu magnetycznym, ale ja nie podejmuję się wytłumaczenia tego, bo sam nie rozumiem, o co chodzi. No i mniej więcej to chodzi o to, że jak jest okres zmienności, 1,5 dnia, to ta krzywa, tak jak na tym wykresie tutaj, zmienia się w ciągu 90 dni i okresowo to robi. Ale to są ekstremalne przypadki. Widać, że to jest około 0,5 magnituda. No i to jest jeszcze w miarę wytłumaczalne, można to jakoś tam się z tym pogodzić, ale jest coś takiego jak nieokresowy efekt Błaszki i to już w ogóle nie wiadomo, co chodzi wszyscy. Tylko wiedzą, że jest coś takiego. Tak się zmienia krzywa blasku jednej świecy standardowej. Czyli zmienia się jasność obserwowana czegoś, co jest wyznacznikiem odległości, czyli nie powinno być w sumie wyznacznikiem odległości. No ale... O, i teraz... Podejrzana sprawa. No, to spisek jakiś. Kto za tym stoi? Cykliści. Wiadomo. No i dzięki temu, że to jest świeca standardowa, mogłem dzięki temu równaniu przez Harriet Telavid wykazane wyliczyć odległość do gromady, czyli d parseka. M to jest jasność obserwowalna, M duże absolutna, około 0,61 magnituda się przyjmuje, a to jest ekstynkcja międzygwiazdowa, ale jej nie przyjmowałem, tylko zaznaczyłem, że jest równanie. No i teraz nic nie widać, ale wyznaczyłem dla tych zmiennych odległość. Dla tych widać, że dla tych, których nie wyznaczyłem jasności, jakby maksimum jasności obserwowanej, czyli te V31, V34 i V7, to one mają najmniejszą odległość i najbardziej błędną. A dla V8, w której zrobiłem krzywą blasku, no to wychodzi dosyć dobra. A czego w parsekach, a nie ma tak świetnie? Tak się liczy. Dlaczego nie w tym równaniu, czy ogólnie? Ogólnie, czego parseki używasz, a nie lata świetlne? Dla fizyków astronomicznych parsek jest lepszą jednostką. Bo jest lepiej w równaniach bardziej pasuje. 3,26, tak? Roku świetlnego. Tak, I to jest stała zależność. No nie wiem, no, dlaczego się metrów, a nie centymetrów? No, wszędzie się lata świetlne mówi tego... W nauce, znaczy tak raczej parseki, no to zamieniłem na lata świetlne. O! Jest lepszą jednostką. Dziękuję. Rozumiem. No i tutaj w programie WERIS M13 można sobie symulować każdy obiekt, znaczy gromady kuliste, gdzie się znajdują, w porównaniu tutaj mamy do poprzeczki naszej galaktyki, tam z obrazu lewy górnej, a tutaj, gdzie jest od góry, nie? M13. Poczekaj, jaki wynik wyszukasz? Jakaś numerologia? 23 tysiące. Spisek tutaj No i teraz wyznaczyłem wielkość kątową, używając tego wzoru, tylko teraz już nie robiłem tego za pomocą programu, czy tam mógłbym sobie za pomocą Maxima to zrobić, ale chciałem sobie sprawdzić, jak wyjdzie wizualnie. Użyłem Synce 10 i to jest taki wzór, który pozwala mi wyznaczyć wielkość kątową obiektu, gdy znam jego deklinację. Picząc.
I robię to tak, że obiekt wkracza w moje pole widzenia, włączam stoper, wychodzi z tego pola widzenia, wyłączam stoper. I ten czas, to jest ten czas przejścia, który tu wrzucam do tego wzoru. Taki dosyć prosty wzór. On jest fajnie opisany w książce 25 lat olimpiad astronomicznych, jak ktoś chce, to polecam. No i wyszło około tam 70 sekund, czyli 14 minut. Czyli tak dosyć słabo. No ale nie ma się czemu dziwić, bo jak wizualnie spoglądamy na gromadę kulistą, no to nie widzimy jakby tych granic. Ciężko określić granice gromady kulistej. I dlatego jest około 10 minut łuku mniejsza wartość niż wyznaczana. No a wielkość rzeczywistą, no to znając odległość i wielkość kątową, no to z funkcji prostej trygonometrycznej można wyznaczyć wielkość rzeczywistą. I ona wyszła około 92 dla świetlnych, gdzie rzeczywista, przyjmowalna, dana, książkowa, to jest 120 lat świetlnych. No i teraz najciekawsza rzecz. Rozkład gęstości gwiazd w gromadach kulistych. No i tak, tu mam gromadę z lewej strony, mam gromadę kulistą w rzeczywistości, czyli tam, gdzie jest sobie w kosmosie, a tutaj mam gromadę kulistą na kamerze CCD. No i teraz tak, zaznaczam środek gromady kulistej. To jest na razie schemat teoretyczny. Tak, odległość mam policzoną. No i żeby wyznaczyć jasność, zdjęcie dzielę sobie na małe prostokąciki o szerokości piksela, a wysokości całego zdjęcia. No i tu mam zaznaczone jako wartości. D to jest, duże D jest średnicą gromady kulistej. RK to jest, RK no to jest odległość tego paska od środka, a LK od granicy na polu widzenia, na kliszy. No i to mam również przedstawione na CCD kamerze. No i teraz mogę sobie ułożyć takie równanie, że to RK rzeczywiste to jest odległość, czyli D, którą mam policzoną, razy przelicznik, ile minut łuku lub sekund przypadło na jeden piksel. To jest taka wartość. I od xk minus xt to jest położenie tego mojego paska. No i teraz tak, teraz się obracamy w 3D, czyli tam było w dwóch wymiarach i teraz gromadę kulistą przedstawiam jako taka jak jest, czyli w 3D. Zakładam, że jest sferycznie symetryczna, że zależy jej gęstość tylko od promienia, nie od kąta żadnego. Więc mam ten pasek i wycinając, jak będę ciął gromadę kulistą na paski, to będą takie walce się tworzyć. O małej, o tej delta R szerokości, czyli szerokości tego tutaj jednego piksela, lub jak tutaj mam na tym zdjęciu, to jest to delta R. I teraz tak. No wreszcie są całki. Miało być, no. Czekałem, no. No i ogólnie o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli jakiś obiekt nie jest, jego gęstość nie jest jednostajna, to żeby policzyć rozkład jej, to muszę użyć całki. Czyli muszę scałkować jakby w granicach od zera, czyli od centrum gromady kulistej do połowy średnicy, czyli do promienia. N to jest ilość gwiazd w gromadzie, bo mogę to również policzyć, a delta R 2 pi y to jest grubość tego walca razy 2 pi r, czyli obwód. Dokładnie, więc mam takie małe walce o małej wysokości, szerokości. No i tutaj, jak to teraz powiedzieć? Po skomplikowanych obliczeniach matematycznych dochodzimy do wniosku. Nie. O, nieskomplikowane. Po prostu.
Nie, muszę się zastanowić, jak to ująć słowa, tak? Znaczy, bo tu chodzi o rozkład, tak? Jak się zmienia, tak? W zależności, tak? Tak, teraz centrum. Uzależniam po prostu granice zmieniam, całkowania dla tych granicy, które mam podane, które znane mam. Czyli, żeby nie było odległości tego walca od środka gromady, bo te walce są coraz szersze, tylko nie od środka tego małego okręgu, tylko żeby to szło z przeciwprostokątną, czyli z R-em. Jakbym miał tablicę, to bym narysował. Ale nie, naprawdę, no. Nie wierzymy ci. Ale nie, tylko jeszcze jedno pytanie. Co liczymy? Co liczymy? Zdaje się, tak. Rozkład gęstości gwiazd w gromadzie kulistej. Rozumiem. Zależności od centrum, tak? W zależności od R promienia, odległości od centrum. Aha, jasna sprawa, dobra. No i teraz mam powiązanie jasne. Czyli dostaniemy wykres, tak? Dostaniemy wykres, tak. No. Jasności z czekamy światłością. No i tak, rozwiązaniami tej całki, no jest dużo rozwiązań, ale dwa takie najbardziej przyswajalne, można powiedzieć, to jest funkcja eksponencjalna, czyli e do potęgi jakiejś tam, to zaraz będę wyjaśniał, oraz funkcja wykładnicza, czyli o taka, że najpierw jest stała gęstość, czyli jakbyśmy liczyli od jądra, to jest stała gęstość, stała i nagle się zmniejsza w zależności od tego parametru alfa. A tutaj od razu się zmniejsza, w zależności tak jak mam tam... Czyli to są dwa rozwiązania, tak? No jest wiele rozwiązań, ale reszta jest jakaś taka dziwna, że trzeba odrzucić. To jest właśnie matematyka i trzeba fizycznie ująć temat i odrzucić bezsensowne rozwiązania. Tam coś. Na przykład 2 plus 2 wychodzi ci 3,5, no to odrzucasz. Albo ciebie odrzuca, nie? Można sobie rękę złamać, jak ci mocno odrzuci. To... Ale to jest tak, że... Nie, bo moje pytanie jest takie, czy która jest taka odpowiadająca w rzeczywistości? To znaczy, że ta gęstość spada od początku, od jądra, czy też jest tak, że jest stała na jakimś poziomie, a potem dopiero spada? No właśnie, to jest rozkład teoretyczny i po to robiłem obserwację, żeby sprawdzić. Dopasować, tak? Czyli tak jak się robi w astronomii i w fizyce, czyli robię teorię i jak jestem w stanie zrobić obserwację, bo najpierw wiadomo, teoria się rozwija, to później obserwacje mogą nadążać za tym i robić, czy w fizyce doświadczenia, czy w astronomii obserwacje i wtedy sprawdzam. Tak. No i o co chodzi z eksponentem? Eksponent to jest właśnie tak. Jeżeli mam 1 plus 1 przez n do potęgi n tej i to n to jest taki ciąg, że n idzie w nieskończoność. To granica tego zbieżnego ciągu równa się 2,7182. To jest bardzo ważna stała. Liczba e? Tak, liczba e. E tam. No i jeszcze graficzną definicją tego jest tak, że mamy całkę, czyli całka to jest takim, można to zdefiniować w taki sposób, że pole pod wykresem, tak? Jakbyśmy mieli zwykłą linię prostą, no to pole pod wykresem nie trzeba używać całki, można to policzyć, nie wiem, pole kwadratu czy prostokąta, tak? Jak linia jest jakieś tam prosta, no ale jak mamy na przykład jakąś taką krzywą... Nie zasłaniaj tam, no! Żartowałem. To jedną z definicji liczby E jest właśnie, gdy pole równa się 1 pod hiperbolą w granicach od 1 do tej liczby E. Taka jest definicja. No i teraz, dlaczego eksponent jest taki super i wszyscy się nim podniecają, jak wyjdzie i ma takie super właściwości? Ja mam jedno jeszcze pytanie. Dlaczego to jest takie ważne, żeby obliczać tą gęstość i rozkład tej gęstości w gromadach kulistych. Po co się to w ogóle robi? Właśnie wyprzedzasz moje wnioski, ale to już powiem. Po to się to robi, że jak znamy rozkład gęstości gromad kulistych, to możemy symulować ich dynamikę, a to są jedne z najstarszych obiektów we wszechświecie, jak już powiedziałem. I znając dynamikę jakby ruchu tych gwiazd w centrum, możemy ich ewolucję również zasymulować. Pisząc odpowiednie programy, są tacy, co umieją. I to robią właśnie. I po to się to... No i dlaczego eksponent jest taki super fajny? No bo praktycznie wszędzie on jest.
Dlatego to się nazywa podstawa logarytmu naturalnego. Na przykład czułość ludzkiego ucha na głośność jest również logarytmiczna. Potencjometry, które używamy w głośnikach, przekręcając głośność, są logarytmiczne, czyli na początku nasza czułość jest bardzo duża, czyli tak sobie wzrasta bardzo szybko, a później coraz wolniej. O, taka ciekawostka, ludzkie ciało po śmierci stygnie eksponencjalnie. To się nazywa... To się... I co, wszystko sem 13? Ale będziemy tak, 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 tak. Ale nie będziemy robić symulacji. To jest ogólnie na ciała... To się nazywa prawo stygnięcia Newtona. To jest ogólnie na ciała stała taka właściwość, że... Na początku mocno stygną, to znaczy chodziło o stygnięcie Newtona, tak? Tak jak tutaj miałbym w czasie, no to by była temperatura, a tutaj czas. Czyli na początku szybko by stygło, a później coraz wolniej w czasie. No, tak. Wszystko zależy od warunków, jakich instytucji. No. Ładowanie, no tak, tutaj w jakich warunkach? To w równaniu mogę pokazać. Ktoś będzie miał pytania, to ja na osobiście. Na polu, na polu i za włożę. Pada na śmiech. Zawsze tyle i tyle. No bo tam oczywiście jest podane temperatura. Ale to dopiero włączy od razu padł. Praktykę na to również? Tak, bo są, znaczy nie, że ktoś umierał, tylko są doświadczenia, na których można. To... Wkładamy palec w ładowanie i rozładowywanie kondensatora też eksponencjalnie, tak jak na przykład tam router nie działa, to trzeba, jak się wyłącza router, to trzeba chwilę poczekać, nie? Żeby znowu włączyć, jak się resetuje, no to tam się takie kondensatorki właśnie, żeby one napięcie z nich zeszło, rozpad promieniotwórczy pierwiastków, ilość rozpadów w czasie zmienia się też eksponencjalnie, czyli na początku bardzo dużo, później coraz mniej. O, rozkład Maxwella, czyli tak jak mamy tutaj, co nam latają... To jest stygnięcie ciała Newtona, to jest rozkład Maxwella. Nie, dlatego pokazuję, że ten... Ale każdy się rozłożył. No, czyli ta liczba E jest praktycznie wszędzie. Podałem każdą dziedzinę prawie że fizyki, chociaż starałem się. Tutaj termodynamika, czyli jak jest tutaj w powietrzu, jest azot tlen i on sobie lata ze średnią prędkością 400 km na godzinę, no to są takie, które latają 1200 i takie, które latają 100. I ten rozkład Maxwella mówi, jaki jest ten rozkład w danej temperaturze. Jakie jest prawdopodobieństwo znalezienia cząstki o danej prędkości, mniej więcej. Rozkład Plancka, no to rozkład promieniowania ciała doskonale czarnego, to z astrofizyki. O, równowagi hydrostatycznej, czyli jak się zmienia gęstość powietrza w miarę z wysokością. Czyli jak na przykład nam na Monteverestie, jaką mają gęstość tlenu, czy takie sprawy, żeby sobie to robić na skupo. To mogę wyjaśnić, jak ktoś będzie chciał o mechanice kwantowej jeszcze. O, i teraz rozkład gęstości gromady kulistej M2, narysowane w zależności od centrum. Wszystko ze zdjęcia. Jest, o, i tutaj dostosowałem sobie, dopasowałem krzywą eksponencjalną do tego wykresu. To jest twój własny wykres? Tak, tak. Modlowie wszystko. Ale jasności czy gęstości? Jasność, gęstość to można, jakby jest tożsama, bo zakładam, że statystyczny rozkład promieniowania gwiazd w gromadzie kulistej jest wszędzie taka sama. Czyli można to... O, a tu mam Messiera 15. I też wychodzi ładnie. Te piki tutaj to są od pojedynczych gwiazd w tle tej gromady. O, ADU to jest średnia jasność piksela na osi żadnych, na osi Y, a tutaj jest położenie wzdłuż osi X, czyli od centrum. Tutaj tak średnio wyszło, ale no to są pomiary, więc może nie wyjść. To jest Messier 13. Tu widać, że dużo gwiazd w tle przeszkadza i... No, ale fajnie się dopasowało. Także. No i tutaj już nie wyszła taka prosta funkcja eksponencjalna, tylko suma tych dwóch
wartości, a A i B to są jakieś stałe, związane z czasem naświetlania, z tym jaki mam sprzęt, jaki używałem, jakie jest powiększenie. Ale to jest ta podstawa logarytmu, tak? Tak, podstawa, to jest to eksponent, nie? Czyli... No i teraz... Na skład normalny. Teraz zrobiłem sobie taką sprawę, że nie zrobiłem rozkładu jasności gwiazd gęstości od centrum, tylko zrobiłem jakby całą średnicę, całą wielkość tych... dobra, to jest inny. Całą wielkość, gęstość tych... tej gromady. No i teraz dlaczego ten rozkład normalny, o nim mówię, no bo oczywiście wyszło, że gwiazdy się układają w rozkład normalny, który też jest jednym z najbardziej naturalnych rozkładów, jak nie... No jest naturalnym rozkładem w przyrodzie. No na przykład tutaj mamy rozkład IQ w społeczności. Podziwu, że widzimy, jak to można teraz stosować krzywą Gaussa. Można tam obrazki dorobić, nie wszystko. Tutaj jest procent ludzi, a... A czemu nie ma tam 150 i w górę? Oraz inteligencji. 150 i w górę? No bo jeszcze jest ich tak mało, że... Bo to tylko doda tak umie. Nie, ci po prostu 150 wycinali po prostu. No to czemu my tu żyjemy wtedy? Dobra, no tak. Ale to z tego wynikało, że to drzyk krzywa Gaussa też jest na podstawie E? Tak, bo to jest jakby... No tak, to jest... Wszystko jest tutaj jest... Mniej więcej to jest expo, oznacza E do potęgi. Tak. Jak już jest skomplikowana funkcja wykładnicza, no to się pisze exp, żeby nie walić takiej małej czcionki, nie? No i to jest ta sama funkcja, tylko podniesiona do jakiejś liczby, ale jeszcze ta liczba jest do kwadratu podniesiona. Czyli E do x do kwadratu. No minus x, przepraszam, minus. Tutaj jest rozkład energii tam w oscylatorze harmonicznym, w mechanice kwantowej. Tutaj mamy, jak jest rozkład właśnie promieniotwórczy pierwiastków, to jak zrobimy sobie coś, co nam zbiera ilość tych zliczeń, na przykład licznik Geigera-Millera, to będziemy mieli takie same przedziały czasowe. To jak weźmiemy na przykład 100 pomiarów, no to wyjdzie nam krzywa Gaussa, że w jednej sekundzie było najczęściej 5 zliczeń, najmniej na przykład 10 zliczeń. No i jedyne, co się wymyka z tego, to jest właśnie to. Co to jest? Jak ktoś, co to jest? Ja wiem, co to jest. To jest wynik matury. To jest, uwaga, nasi licealiści oszukali naturę, w sumie sprawdzający bardziej. Od 30% się zdaje, to jest podstawowa matura z matematyki. 20 punktów to jest 28%. To jest 31, 34, no i dalej. Czyli tutaj normalnie nie zdają, tutaj brakuje punkta, no to zdają, nagle zdają, a później przyroda jest zachowana. Ale ja. No oczywiście. System jest rozpieprzony. Ale nikt nie udowodnił. Wszechświat chyli się ku upadkowi. No, jak zachwiali liczbę przez naprawdę. Nie, to jest po prostu, to jest tak, w rozkład normalny wchodzi ktoś i daje kopniaka. Jest rozkład. I on się zaburza w jednym miejscu kopnięcia. Ale wiedziałem takie wytłumaczenie, że jakby tu obciąć, obrócić i tu włożyć, to działa. Dokładnie. No tak. No tak. No i to jest rozkład jasności gromadzkulisty właśnie stracić. W całej aperturze, w całej średnicy. No i wychodzi krzywa Gaussa oczywiście. Nie ma tego kopnięcia? Nie ma. Ma duży szczynek. To jest M13. No i to są te wykresy. No i tutaj wyszła dosyć skomplikowana też ta funkcja eksponencjalna, ten Gauss, mająca 5 wyrazów. Czyli tam były 2, a tutaj już 5, żeby dobrze dostosować krzywą. Czyli to nie jest taka klasyczna krzywa, tylko suma tych krzywych. No ale to jest tak, że do tych krzywych dopasowywany jest wzór tworzony, który będzie uwzględniał dokładnie tą krzywą. Tak to się ten wzór wytwarza, czy on wynika z jakichś obliczeń? To wynika z tego, że jakieś programy mają algorytmy, które dopasowują dobrze te krzywy. Do danej krzywy wzory, tak? Tak, no i się wpisuje komendę Gauss MF tutaj funkcji na przykład i on wypluwa na przykład takie coś i równanie, jak się tam odpowiednio zadziała.
Rozumiem, te piki to są jakieś szumy od gwiazd, które tak, nie są, pojedyncze nie są gwiazdy w tle. Gromadzie. W tle, które nie są w gromadzie kulistej, tylko przed gromadą kulistą. No tutaj mamy dwie gromady kuliste, M2 i M13. I tu są wykresy 3D tej gromady. O, takie coś. A tutaj, znając rozkład gęstości tych gwiazd w gromadzie kulistej, no to taki prymitywny napisałem sobie taką prymitywną symulację rozkładu tych gwiazd w gromadzie kulistej właśnie z eksponencjalnym spadkiem gęstości dla różnej ilości gwiazd. No to już widać, że jest trochę przesadzone. Trzeba by rozszerzyć tę gromadę kulistą, może zmniejszyć jakby te punkty, nie? Te gwiazdy może lepiej było widać. To są możliwe zbiory potencjalnego wzorowi, tak? Tam. Tak, tylko tu zwiększają po prostu ilość punktów, nie? Ilość. Tutaj są możliwe. No, a tu mamy prawdziwe zdjęcie. No to widać, że między mniej więcej tym lewym a prawym to wychodzi, tak, nie? No. No i mniej więcej to wszystko. Brawo!